Dzisiejszy filmik jest o reklamach w telewizji w Stanach i w Polsce. Zacznę od tego, że w Stanach mamy reklamę co 5 minut, że dosłownie oglądasz cokolwiek i co 5 minut, może 6 minut masz reklamę. I te reklamy trwają tak 2 albo 3 minuty. To na przykład jak masz program, który jest tak 30 minut, może coś tak jak Friends albo The Simpsons, to przeważnie to się zaczyna powiedzmy o 8 i się kończy o 8:30. I mimo to, że ten program jest tak może 20 minut, to oni tam wcisną 3 reklamy. I przeważnie albo po prostu jest tytuł i ta piosenka i pokazują, kto tam gra, albo czasami jest taka krótka scenka i wtedy tytuł i potem od razu jest reklama. To jest najgorsze, przez to, że widzisz, o hej, wszyscy, program się zaczyna, jest ta piosenka i pokazują, kto tam gra i potem od razu reklama. I musisz wtedy czekać 2-3 minuty. Potem wrócą, będziesz miał 4-5 minut i potem jeszcze jedna reklama. I tak jest cały czas. To mi się wydaje, że w Polsce jest inaczej, ale daj znać w komentarzach, bo chyba zależy od kanału, nie? Ale wiem, że niektóre kanały to w ogóle nie mają reklam. Tylko pokazują reklamy przed programem albo po. Albo może czasami jak jest długi film, to może wezmą jedną przerwę. Albo coś takiego. Może się mylę, ale byłem zaskoczony i do dzisiaj jestem zaskoczony, że ogólnie jest dużo mniej reklam w Polsce, ale tak jak mówię, to chyba zależy od kanału. Albo może inaczej, to nie jest tak, że jest dużo mniej, bo te reklamy są dłuższe często. Że możesz obejrzeć cały odcinek Friends albo The Simpsons i potem dopiero jest reklama i te reklamy są dłuższe. I też to, co mnie zaskoczyło, jest, że w Polsce oni ci mówią, że będzie reklama. W Stanach to nie istnieje. W Stanach jest tak, że oglądasz jakiś serial albo film i potem nagle się wyłącza i od razu jest reklama. A w Polsce, albo tak mi się wydaje, bo nie wiem, czy każdy kanał tak robi, ale to widziałam często, że oglądasz coś i potem ekran się zmienia i jest taki duży napis reklama. I nie tylko piszą, że jest reklama, ale ktoś mówi tak reklama. I zawsze to jest tak seksowne, tak oh, reklama. Albo coś takiego, ja nie wiem. Czemu oni tak robią? Okej, rozumiem czemu, bo powiedzieli, że to jest reklama. Bo często dzieci nie mogą rozróżnić różnicę między filmem i reklamą. To może to robią dla dzieci, ale czemu oni mówią słowo reklama jak najseksowniej jak mogą? Reklama! Czy jest jakaś konkurencja, tak sexy reklama announcer? I też muszę powiedzieć, że od razu zauważyłam, że w Polsce tak 80% reklam to są o medycynie. I muszę powiedzieć, że te reklamy w Polsce o medycynie są takie żałosne, że okej, ja nie mówię, że w Stanach reklamy są lepsze, ale reklamy w Polsce związane z medycyną są takie tandetne, nie wiem, kto to wymyślił. O, Gosiu, ty jesz ser? Ja myślałam, że nie możesz trawić laktozy. I potem Gosia tak, o, bo mam swoją tajemnicę, laktotad. Teraz z laktotadem mogę jeść ser i pić mleko, kiedy chcę. I ci inni ludzie tak, wow! I mean, come on, to jest takie głupie. I to, co jest najgorsze, jest, że czasami te reklamy mają dubbing, że widać, że to jest reklama oczywiście medycyny, ale to było w jakimś innym języku i po prostu zrobili dubbing po polsku, to wygląda nawet gorzej i głupiej i czasami w ogóle się nie starają i ta reklama jest po angielsku i są napisy po polsku. To wtedy się zastanawiam, czy ta firma, czy ich to obchodzi? Czy oni nawet się starają? Jak, czy co, polski rynek ich nie obchodzi? Czy stworzyli reklamę po niemiecku, albo po angielsku, albo po francusku. I potem ktoś powie, ale proszę pana, jeszcze mamy Polskę, to może zrobimy reklamę po polsku z Polakami. I oni tak, nie, zrobimy dubbing. Ja bym chciał zobaczyć reklamę, gdzie mają lektora. To by było śmieszne. O, rany, Suzy, ty jesz ser? Myślałam, że nie trawisz mleka. Tak, to prawda, ale mam swoją tajemnicę. Teraz przez to, że używam Lactaid, to mogę jeść ser i mleko, kiedy chcę. I to, co jest nawet gorsze, jest, że w Stanach mamy reklamy nie tylko
zwykłej medycyny, którą możesz kupić w sklepie, ale też mają reklamy takiej medycyny, którą musisz mieć na receptę. Przynajmniej w Polsce tego nie macie. To w Stanach jest tak, że pokazują jakąś rodzinę i tak, o, a ta rodzina jest zajebista i wszystko jest super. I potem się okazuje, że to jest jakaś poważna reklama i oni mówią tak, czy ty potrzebujesz pomocy z twoim penisem? Albo coś takiego, ja nie wiem. I to jest jakaś medycyna dla facetów, którzy, no wiesz, mają problemy, żeby uprawiać seks, if you know what I mean. I potem pokazuję, jak jakiś facet i kobieta mają super życie i wow, ale fajne. I potem mówią, hey, ask your doctor, zapytaj swojego lekarza, że te reklamy mówią ludziom, że hej, czy ty masz problem z tym? Albo czy ty, ktoś, kto nie jest lekarzem, myślisz, że masz problem z tym i z tym? Jak tak, to idź zapytaj swojego lekarza, żeby on ci przepisał to lekarstwo. I chyba nikt na świecie tego nie robi, tylko w Stanach. I potem ludzie w Stanach się zastanawiają, czemu mamy poważne problemy z lekarstwami, które są niektóre, mniej więcej narkotyki, które musisz mieć receptę. To przynajmniej nie macie takich reklam w Polsce. W Stanach to mają najróżniejsze reklamy i szczególnie mają reklamy o restauracjach albo o fast foodach. Czy jak oglądasz telewizję w Stanach, to dosłownie tak co druga reklama jest o jedzeniu. I to, co widzisz, wygląda takie pyszne, że jesteś taki głodny, tak o, popatrz jaki dobry ten hamburger jest, o. Czy wy tak macie z tym lekarstwem w Polsce? Wow, zobacz, Helena, zobacz jaki fajny lek. Na pewno by mi pomogło z trawieniem mleka. I też w Stanach mają dużo reklam o piwie. Czy w Polsce można mieć reklamy piw? Też uważam, że ogólnie reklamy w Stanach są śmieszniejsze niż reklamy w Polsce. I możesz mi ufać, jest bardzo, bardzo dużo głupich i nieciekawych reklam w Stanach i to oglądasz i myślisz, dla kogo to ma być? Kto ma myśleć, że to jest dobra reklama? Ale też od czasu do czasu są śmieszne reklamy i uważam, że w Stanach jest dużo więcej śmiesznych reklam niż w Polsce. Albo może się mylę i po prostu obejrzałem za mało reklam w Polsce. I też myślę, że w Stanach jest dużo, dużo więcej patriotyzmu w tych reklamach. I bardzo często zobaczysz amerykańską flagę w tych reklam, albo ludzie mówią o tym, że jesteś Amerykaninem. America! I to jest dosyć typowe w Stanach, jak oglądasz reklamę, ale chyba nigdy nie widziałem reklamy w Polsce, gdzie oni mieli polskie flagi i ludzie byli dumni, że są Polakami. Tak, yeah, Polska, najlepszy kraj na świecie. Ale w Stanach tak jest. Yeah, America. Też dosyć często zobaczysz reklamę dla wojska. I nie tylko wojsko, bo w Stanach masz Army, masz Navy, masz Marines, masz Coast Guard i jakieś tam inne. To na pewno zobaczysz różne reklamy, które reklamują amerykańskie wojsko. A czy w Polsce oni reklamują wojsko? W Stanach zawsze te reklamy mówią tak, o, dołącz do najlepszych. To jaka to by była reklama o wojsku w Polsce, tak? Przynajmniej mamy wojsko. I też w Stanach mają reklamy dla prawników. I słyszałem, że w Polsce to jest nielegalne. Ale w Stanach bardzo często zobaczysz reklamę dla jakiegoś prawnika. I przeważnie jest tak, o, czy byłaś w wypadku? Czy złamałeś rękę albo coś? Złamałeś kręgosłup? Ja będę dla ciebie walczył. Ja jestem najlepszym prawnikiem i przeze mnie wygrasz bardzo dużo pieniędzy od tych ludzi, którzy ci zrobili krzywdę. I też, jak są wybory, to politycy też mają reklamy i bardzo często w tych reklamach oni obrażają tych innych kandydatów. I przeważnie te reklamy są takie bardzo poważne, żeby ludzie się bali. Tak, o, czy ty wiesz, że ten inny kandydat je dziusie? Oczywiście tutaj przesadzam, ale tak to brzmi. W ostatnim roku ten kandydat zjadł 100 dzidziusiów. I potem pokazują tego dobrego polityka, a on tak, ale ja jestem Zbyszek Zbyszkowski i ja obiecuję, że nigdy nie będę jadł dzidziusiów. I w Stanach demokraci i republikanie to robią. Ale muszę powiedzieć, że republikanie często mają bardzo śmieszne reklamy, które by po prostu nie istniały w Polsce. Niby demokraci mniej lubią pistoletów i broń i republikanie bardziej lubią broń i pistolety. I to jest oczywiście przesadzone,
ale republikanie zawsze mówią, że demokraci chcą wziąć pistolety od zwykłych Amerykanów. I republikanie od zawsze się boją demokratów, przez to, że politycy mówią ludziom, że demokraci chcą całkowicie zlikwidować broń w Stanach. To wtedy jacyś kandydaci, republikanie oczywiście, mają reklamę i mają broń ze sobą w tej reklamie i wtedy mówią tak: mój przeciwnik, który jest demokratem, on ciebie nienawidzi i chce wziąć twój pistolet, ale ja jemu nie pozwolę. I potem oni strzelają w jakąś tarczę i jest naprawdę bardzo dużo reklam, gdzie republikanie trzymają broń i mówią, że oni będą walczyć dla ciebie, żeby demokraci nie ukradli twój broń. I potem strzelają coś. I to jest normalna reklama w Stanach. I też uważam, że w Polsce jest dużo więcej reklam, gdzie ten kanał reklamuje, co będzie grało później na tym kanale, jaki program, jaki film, i przeważnie to jest jakiś lektor i opowiada o filmie. Dzisiaj o 20:15 tylko na TVN-ie Pulp Fiction. I potem mają reklamę tego filmu. I nie mówię, że w Stanach nie ma takich reklam, ale myślę, że jest ich dużo więcej w Polsce. Myślę, że w Stanach oni wolą, żeby ktoś inny im zapłacił za jakąś inną reklamę, niż żeby marnować ten czas na reklamę, żeby reklamować, co będzie u nich w telewizji później. I też uważam, że w Polsce filmy i programy zaczynają się w najróżniejszych godzinach, że w Stanach coś zawsze się zaczyna o godzinie albo w pół do. Że wszystko się zaczyna o 3:00, w pół do 4:00, o 4:00, w pół do 5:00 i tak dalej. Nigdy nie słyszałem, żeby coś się zaczynało tak 15 po. I oczywiście też nie używamy na przykład 13, 14, 15. W Stanach zawsze mówią 8 p.m., 8 a.m. i tak dalej. I przez to, że w Stanach mamy różne czasy, to znaczy, że ktoś może oglądać ten sam kanał w jednym stanie, i jest jedna godzina, a w drugim stanie już jest inna godzina. To ja zawsze mieszkałem na ten Eastern Time Zone. To zawsze mówili 8-9 Central. Tak mówią, że jakiś program się zacznie at 8-9 Central. To znaczy 8 Eastern Time, to jest 8 moja godzina, ale Central Time już jest 9. Jak byłem młodszy, nie wiedziałem, co to znaczy. Ale mówią po prostu, że hej, tutaj będzie o 8:00, a tam będzie o 9:00. I też muszę powiedzieć, jak byłem mały i przyleciałem do Polski, to nigdy nie mogłem oglądać te filmy, które były reklamowane na później. Bo ten lektor zawsze mówił tak: o, dzisiaj o 20:00. I ja tak: what the fuck, o 20:00? I tak patrzyłem na ten zegarek, ale zegar tylko ma 12:00. To ja tak: co to? O 20? Co to jest 20? Bo w Stanach nikt tego nie używa i jak miałem 10 lat, nawet nigdy o takim czymś nie słyszałem. I na pewno jest dużo więcej różnic między jak reklamy w telewizji wyglądają w Stanach i w Polsce, ale już nie znam żadnych innych. To jak ty znasz takie różnice, to napisz w komentarzach, bo może byłeś w Stanach, albo może byłeś w innym kraju, to daj znać, jak reklamy w telewizji wyglądają w tamtym kraju. To dzięki, że obejrzałeś dzisiejszy odcinek i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.